Witam Was bardzo serdecznie na kanale Mrugbooki. Dzisiaj zamierzam Wam pokazać książki, które ze sobą zabieram do Włoch na 10 dni i wszystkie zamierzam przeczytać, a jest ich 9 lub 8. To ja może zacznę od czegoś, czego na pewno ze sobą nie zabiorę, bo pokazałam to na TikToku, że to zabieram, ale jakoś tak wyszło, że skończyłam to czytać wczoraj w nocy, więc Love on the Brain. 2 gwiazdki na 5. Prawie wszystko przewidziałam, co się tutaj działo. Szczególnie ten największy plot twist. Co ja mogę powiedzieć? Trochę szkoda, ale książka sama w sumie była okej. Dobrze się przy niej bawiłam. Przez większość czasu co prawda myślałam o tym, że mówiłam, że tak będzie i ciężko było mi się ciągnąć w tą fabułę, ale jakoś tak na 200 stronie już byłam w tej książce i miałam takie, dobra, jest git. Więc była okej. No to pierwsza książka, którą ze sobą zabieram, jest to zdecydowanie The Hawthorne Legacy. To jest drugi tom z serii The Inheritance Games. I ja to próbuję przeczytać już od ponad roku. Kupiłam to na krakowskich targach książki. I ja to naprawdę chcę przeczytać, uwierzcie mi. Tyle, że jakoś nie potrafię się do tego zmobilizować. Też tak. Kolejna książka, której nie pokazywałam na TikToku, jest to Okrutna pieśń. I ona idzie w zamian za Love on the Brain. Kocham Victoria Schwab i myślę, że spędzenie z nią wakacji będzie czymś świetnym. Okej, okay, to ja muszę przeczytać i na pewno przeczytam, jest to ponad wszystko. Byłam na tym filmie, jak to dopiero wychodziło do kin i mi się bardzo podobało. Znam plot twist, wiem jak to się kończy, co nie zmienia faktu, że chcę to naprawdę przeczytać. W ogóle ta książka tak fajnie się zaczyna. Słuchajcie, muszę wam przeczytać pierwsze zdania. Przeczytałam o wiele więcej książek niż wy. Nieważne ile przeczytaliście, ja mam na swoim koncie więcej. Wierzcie mi, miałam na to czas. Kocham te pierwsze zdanie. Chodźmy dalej. Jaki sens jest jechać do Włoch i opalać się na plaży bez czytania książki pod tytułem Beach Read? Nie ma w tym sensu. Chciałabym to bardzo przeczytać. Ja na tę książkę polowałam 2 lata i w końcu zdecydowałam, że skoro jadę na plażowanko, no to potrzebuję takiej książki. Kupiłam ją po angielsku. Kolejna książka, którą sam zabieram i pewnie przeczytam ją dzisiaj w aucie. Jest to Rodzina Monet, Perełka. Druga część. Nie wiem, mogę powiedzieć, uwielbiam Rodzinę Monet. Nie będę się z tego tłumaczyć. Jak dla mnie książka fajna. Jestem na stronie 107 i chcę być na stronie ostatniej. Nie mogę się doczekać, aż wyjdzie kolejny tom. Dajcie mi to. Jako, że niektórym już się zaczyna szkoła. No, współczuję. No to zabieram ze sobą Dunbridge Academy, żeby być z wami solidarną, a więc będę czytać o liceum, tak? Nie wiem, to chyba liceum, nie znam się. W każdym razie będę czytać, jakbym znowu szła do szkoły. Kolejna książka, którą ze sobą zabieram, jest to Bad Friends. Jak niektórzy już wiedzą albo nie, czytałam tą serię kiedyś na Wattpadzie. Nic z tego nie pamiętam, ale chcę sobie przypomnieć i się utwierdzić w przekonaniu, że to było cudowne. I mam nadzieję, że tak będzie. Więc wam nie powiem, o czym to jest, bo ja bardzo często nie czytam opisu i po prostu czytam książkę, przez co nie mogę wam wytłumaczyć, o czym to jest, więc po prostu wam mówię, dlaczego chcę to przeczytać. Ma sens? Ma sens. Dobra, dalej. A jeśli jesteśmy złoczyńcami? Nie wiem. Chyba jednak nie wezmę tej książki ze sobą, ale pokazałam ją na TikToku, więc czuję się zobowiązana, żeby też to pokazać tutaj. A więc ja tę książkę chcę przeczytać, dlatego że byłam na LARPie z innymi booktokerami, tak zwanym LARPie. Nie wiem, czy to był LARP, w sumie niezbyt się znam. I to były poznańskie targi książki, wydawnictwo Mastrid zorganizowało coś takiego, że ja oraz inni booktokerzy wcięliśmy się w rolę bohaterów tej książki, chyba tej książki. Nie wiem, czytałam jej jeszcze, ale wydaje mi się, że o to chodziło jednak. I odgrywaliśmy pewną scenę. I to było epickie, ja przez to chcę przeczytać, a jeśli jesteśmy złoczyńcami, ale nie wiem, czy jednak chcę to na tym wyjeździe czytać. Więc chyba to zostawię przypał. I już ostatnia książka, którą też pokazałam na TikToku, ale chyba jednak zostawię w domu, bo jest zbyt gruba i wiem, że tego wszystkiego nie przeczytam. To jest My Beloved Monster. Ja o tej książce słyszałam wiele. Wiecie, jaki mam problem z tą książką? Że ja ją chcę przeczytać, ale ona jest gruba. I ona ma małe literki. A ja jestem osobą, która potrzebuje, żeby książka maksymalnie miała 350 stron, żeby literki miała na jednej czcionką 12, a to w ogóle 14. I żeby rozdziały miały po maksymalnie 10 stron. Tutaj nie wiem, ile rozdziały mają, zaraz sprawdzę. Tu mają nieco więcej! Więc ta książka jest całym przeciwieństwem tego, co ja czytam. Ja nawet nie czytam trailerów. To jest trailer, nie wiem, ale no nie czytam takich książek, wiecie, z morderstwami i zagadkami. No, oprócz The Inheritance Games. I Memorial of Fool. Dobra, biorę. Niech będzie. Zobaczymy, czy to w ogóle dotknę. Także to tyle. Życzę wam najlepszego rozpoczęcia roku szkolnego.
żeby lektury były fajne, szczególnie Pan Tadeusz, Lalka i Dziady. Lalka serio jest dobra, ale aż mi się łezka w oku zakręciła. Współczuję, naprawdę. To by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego filmiku. Zachęcam do subskrypcji, komentarza. Nie mam pojęcia jakiego. A Wy jakie książki byście zabrali na moim miejscu? Może tak, dobra. No to w takim razie to tyle. Cześć!